Kiedy mówiło się o światowym spisku, zanim rozpętał się ten burdel, większość zwyczajnie to wyśmiewała. Teraz nikt się nie śmieje. Wiemy, że ogarnęło to cały świat. Widzieliśmy to w Indiach i Ameryce Południowej. Nie wiedzieliśmy tylko, że miała w tym udział Komisja Trójstronna. Na pewno ich znacie. To organizacja pozarządowa, której zależy na krzewieniu współpracy między Ameryką Północną, Europą Zachodnią i Japonią. Ta, coś na pewno rozkrzewili. Wiecie, że wskazali miejsca, które oberwały jako pierwsze. Tyle, że ktoś zdradził Amerykę. Żeby nie było, absolutnie nie rozgrzeszam ONZ-u. Od lat pozwalali zasiadać przy stole krajom znanym z terroryzmu. Całkiem możliwe, że ONZ działa sobie sprawnie bez nas, a któreś z miejsc w Radzie Bezpieczeństwa należy teraz do jednego z naszych dawnych przyjaciół. Tylko pomyślcie. Niro ewidentnie maczało we wszystkim palce, ale ktoś musiał mu pomóc w rozpętaniu tej wojny.